Cześć, siemanko, witajcie w kolejnym odcinku z Felsbruna. W dzisiejszym odcinku będziemy uprawiać i siać kukurydzę na polu numer od 25 do 29. No. I mamy dzisiaj 11 lutego, jak jest ten odcinek nagrywany. Czyli co to jest? Dzisiaj sobota. Tak, sobota, bo jest napisane. Sobota, 11 lutego, a ten film latuje prawdopodobnie, a raczej na pewno. Leci we wtorek, no, we wtorek 28 lutego, więc 17 dni do przodu nagrywam. Ale wiecie, ja chcę Felsbruna sobie nagrać, bo ja chcę sobie go... Dobra, pierwszy sobie musimy uprawić, tą orkę też uprawiamy sobie na spokojnie. Tutaj pół pola było powiększane. O, właśnie, póki jeszcze pamiętam. Miałem to przed odcinkiem zrobić, ale zapomniałem. Tu miałem obrys pola zrobić. Bo to zaraz pola będę kupował, więc... Dlatego mam 925 tysięcy na koncie, nie powiedziałem. Bo wziąłem sobie kredyt na pole. No i tutaj trzeba pierw obrys mu zrobić, niech Kursplay sobie już tutaj cały odcinek walczy. Tutaj tak. Może będzie za blisko, to się pomaluje później kiedyś. Tutaj bardziej tak sobie zrobimy. Bliżej tej plaży, żeby sobie jechać. Tutaj będzie kąt prosty. Se walniemy tak. No ale jak będzie za blisko, to sobie później to ja mogę pomalować. Tam jak będzie za ostro, to też to później mogę poprawić. Ale pewnie mi się nie będzie chciało już. No, pole numer 15 to jest, jakby ktoś pytał. Nie jestem, kto grał na Felsbrunie, to powinien wiedzieć o tym. I to zrobimy sobie tak. O, bardziej półokrągło miało być, ale nie wyszło. Dobra, to się najwyżej potem domaluje. Zobaczcie sobie po pierwszych siewach, jak to będzie wyglądać. Pole. Bo pierwsze siewy mi dużo dadzą. Na razie tak, wiadomo, jak będzie trochę za blisko, to sobie zrobimy tak, o. Jak będzie za blisko, to wiadomo, że się pomaluje, tak? Teraz to, generacja kursu, obecnie załadowany kurs. Skoro to jest stworzone pole, to walnimy sobie nawet i 3. 6, 1 sobie walniemy. I tak po skosie będziemy to generować. No tak, jak chciałem. Dobra, to żeby nie za daleko opuścić, bo... A, no tak. Tam się u góry kukurydza sieje masajem, więc to na to nie patrzcie. Dobra, tutaj jeszcze ten nam trzeba kupić. Pole numer 33. Odnośnie badania, to ja to później sobie zbadam. Teraz nie mogę podnieść tego pługa. Czy no pługa, no to nie jest pługa, ale co tak. Narzędzia do tworzenia pól. O. Dobra, 33 minuty chłop tu będzie jeździł. Więc na koniec odcinka sobie tu przyjdziemy zobaczyć. Ile on tu będzie miał zrobione. Powinien mieć prawie całe pole. No tutaj chciałem zrobić sobie realny odcinek, więc tutaj sobie będę uprawiał na tym polu. Na tym polu będę uprawiał się sobie dżungirem. No i się mi ten kukurydza, a u góry sieje sobie po prostu masę i amazonkę. Bo jest multi-free. A tutaj, żeby był jakiś inny ciekawy odcinek z siewu kukurydzy, dlatego postanowiłem tutaj sobie zrobić normalny sposób, tak? GPS złapany, ale nie wiem czy mam... że mam za małe metry. No jak żyjemy, tam chyba od góry będziemy lepiej jechać. Tutaj też się zastanawiam, czy tego bardziej nie tutaj nie podmorować tego pola, że tak bardziej prosto tylko w tym miejscu. Ale to może kiedyś. Fajnie mnie tylko się później jakąś czap zapnę, ale to po odcinku wiadomo. To było wapnowane na poczynniku, który wziął na 13 tysięcy litrów, jeszcze na spokojnie.
Nie wiem, ale coraz większe lagi na poziomie zaczynają robić. Nie wiem czemu tak. Czy jak myślicie tego podróżna dokończyć? Wydać się za nowe serie. Za nowe. Na razie obecne, żeby to tam podokańczać. No i w przyszłości jakąś nową serię się cofnę. Dobra, i tutaj jeszcze bym trzeba zgadzać tego, od góry. Wtedy na GPS-ie już to miałem zagarnąć to. Dobra, zobaczymy jak to wyjdzie. A 10 godzin ten wybór. No bo ten to jest najzimniejszy moim czynnikiem, więc tutaj mamy więcej roboty. Masej niby ma te 400 koni, ale nie tak to. Fen jest po prostu szybki i nie wszędzie dojadę szybko. A Fen bardzo dużo z przyczepą ma to. No i nie do końca przeadoczem, ale chodzi mi o tym zwykłym, co rzędy latał. Ten jest o te 10 km szybszy, więc... A ja każdego ziemnika potrzebowałem do tego, do odwozu od kombajnu, więc najczęściej Fen sobie latał. Fen z Niholandem było takie połączenie. Dobra. Widzisz, tutaj nawet nic ładny tutaj. Dobra, tutaj jest mega góra w sumie, jest akurat, więc tutaj sobie zasłał. Co słabny trochę, ale tak to po nieliczną górę, tylko to jest po 17 by tylko za. Myślę, że to jest dosyć spokojnie. Na to, że oryginalnie może chyba w tym poleżu tylko 18 na to. Ale że ja mam tego modę, to jest 7. Więc ja do 25. Czemu tu nie ma? Czy się go spora? Złapię to w tę stronę? Tak, to jest na złapie. No jest ładnie oprawione. Teraz GPS i odbiór. Teraz po długości wchodzi tak, jak wyszło. A się nie zależy, a to jest dopiero jutro. Które mają minutę? Dopiero to jest to, co jest fantastyczne. Wie. Tak myślę, że biznes. Nie, myślę, że na pewno będzie w tej chwili. Więc nie do 15 minut. Trzeba odbić, bo zaraz nie będzie w tej chwili. Szkoda by było w tej chwili. Dobra, ale wolno. Tutaj jest jeden przejazd, który będzie tutaj uprawiony. Jak jakiś tutaj to góry będą uprawione. Po prawej stronie, tu po lewej teraz dwa już pójdzie. Kiedy widzę przejazdy proste, więc będzie hektarów przybierać. Na kolejnym odcinku będziemy chyba siane kosy robić tutaj na wymagające. Tu będziemy kosić trawę. I ja to tak zrobię, żeby jakieś tam zimia wkleić do tego. Rzepaki, delikatnie. Ten delikatny zimna sobie wkleję do tego odcinka jeszcze, no bo wiadomo, że cały odcinek sianki będę walczył. Na 6 stopni, który wysujemy, a na... O właśnie, nie powiedziałem tego. Na skład gleby. Nie powiedziałem tego, że na... Dobra, co to było? To sobie coś chciałem powiedzieć, ja sobie zapomniałem to. Chciałem wam powiedzieć, ale... A, już wiem, bo chciałem się spojrzeć na te dwa pola. Ten na tych polach, co kupiłem, to będzie oczywiście przy sojaczach. Bo tam jest kiedy ryby, więc... Nie będziemy mieli tylko tego. No a tutaj to okazałem, żeby... Czyli sobie po orkiem, nie wiem, strzeli to. Tak, to tak. Ja teraz jest taki tego. Czy o! O, tu jest Fen zbiera, widzę. O, no już tutaj Fen siada. Tu jest Fen zbiera w tym miejscu. Tak to na górze. Dobra, jest złapy. Złapy, że mi to lepiej. Dobra, tu koleżówka wciągnięta i teraz będzie szło. No.
O ile fest góra była w tym filmie, to kolejny czas w takim będzie. Ale była fest góra, że do nawet nie było. Bo już mówi samo do siebie. Ale pole robi robotę. Robi robotę. Chciałem, kiedy przyjechałem przed południem, czy po południu. To było 15 stopni, czyli taki delikatny to musimy być w górę zimę. Ale później, to od 16, czy od 15 do tej, do wieczora jest tak strasznie tutaj. To jest góra czym taki tylko, że to ja i szybko. Tylko najlepiej tak jechać od 11 do 14. To są takie, można powiedzieć, delikatne dzień. Wtedy jest ładnie naświetlone pora, a tak to później po tej godzinie to ja mówię, to jest takie obrzydliwstwo, tutaj taka cień nadchodzą, że to jest szok. Ale oczywiście to nie wina farminga, tylko terenu, tak? No bo tutaj wiadomo, że góra i ten zamek, no i to przysłania słońce. Tam dalej jeszcze ok, ale... Ale tutaj pod górą to jest tragedia. Dobra, elegante idzie. No tak elegante, że już 11 minut idzie. I tak do 20 minut chciałbym to uprawić. Ale to się raczej nie uda. No to dobra, nawet do tej 25 powiedzmy. Wtedy do tej 40, 45 siad. No, jakbym może prędzej zaczął tutaj te kliny wyrobił przed odcinkiem. Ale to wtedy też by nie było sensu na odcinku tego siać. Znaczy uprawiać. Bo jakbym przed odcinkiem sobie te kliny wyrobił, no to tak naprawdę tylko długą prostą był na odcinku i to by też nudne było. A tak to trochę trzeba pokombinować tutaj na tym polu. Dobra, już nie będę tego poprawiał. Może kolejny przejazd nie będę nakręcał. A teraz jadę tutaj, żeby jak najszybciej ten cypel tu wyrobić na dole. Żeby nie chciałem GPS-a włączać, żeby pod tą górę znowu tą największą się wstrzymać. Bo bym znowu dwa na godzinę jechał, a tutaj to chociaż do 10 zwolniłem. Ale no mówię, trzeba to wyrobić, bo zaraz będzie problem. Złapał ostatnim talerzem. Więc elegante. Ogi. No i robotka idzie. Tutaj jakbym tam nie musiał jechać, to by dużo lepiej było. No ale no cóż, muszę jechać. Tutaj będzie fajnie się kukurydzę kosić, tak mi się wydaje. Trochę skomplikowane pole, no bo wiadomo, kurde się wrzątkę kosi, a... Ale w realu to większego problemu nie było, bo w realu jak idzie się siewnikiem, to tak samo się kosi. Bo w realu się rządki ładnie wygną, a tutaj pod teksturę jest po prostu zrobiona tylko tekstura. No tu jest kukurydza pod teksturę zrobiona. Więc w realu jak sobie zrobisz łuk, no to po tym łuku wtedy sobie jedziesz, tak? I kukurydza w rządku tak samo idzie. Ale... Dobra, trzy kółka zrobił, więc teraz powinien już paskami zacząć gdzieś tam robić. Dobra, tutaj zostanie tylko jeden przejazd na tej górce. Tu trochę więcej chciałem złapać, żeby tamtego mini Żyda nie było. Ale i tak będzie. Delikatnie. No i chyba w lewo nawrócę, więc akurat to tutaj zaciągnę. Bardzo ładnie. Talerzówkę do góry, żeby jak najwięcej mocy miał pęd. Tutaj chyba poprzeczniaczka sobie nie będę robił. No nie, bo nie ma sensu. Tutaj poprzeczniakiem będę sobie zaciągał, jakby nawracał. No i mi pod górą to najgorsze wyrobione, teraz długa prosta, to znaczy ta godzina raz zaszła. A on tak sobie ma środki tam kurs zrobiony. Ja nie wiem, jak ten kurs miał zrobiony. Ale da sobie radę na pewno.
No i jutro, czyli na późną wiosnę, urodzi mi się jedna krowa. No oprócz tej jednej krowy jeszcze cztery krowy się urodzą, ale to za pół roku. Czyli na zimę będą krowy dopiero. Czyli jak teraz będą cztery, to wtedy za ten kolejny rok od wiosny już powinno być chyba z 10 krów kolejnych. Zależy jak będą się cielić, tak? Krówki. Zobaczymy. Ale tak mi się wydaje, że tak będzie coś koło tego. No dobra, jak żyjemy. Trzeba tego Felruna dokończyć wreszcie, no bo już nie to, że mi się nie chce grać ani, tylko ogólnie chce, ale chce mi się już bardzo go dokończyć, tak? Chce mi się go tak bardzo już dokończyć, że jak mam jakiś wolny czas, no to poświęcam go właśnie Felrunowi. Teraz po odcinku też będę tutaj od razu przewijał. Tutaj po odcinku też od razu będę przewijał i będę czekał się pod kolejny odcinek, bo może nie, no wieczorem nie, nie wiem. Wieczorem nie, ale myślę, że jutro albo poniedziałek na pewno już będę miał nagrany kolejny odcinek. To jest odcinek 108, a dopiero na YouTube wleciał 103, więc jestem 5 odcinków do przodu. No ale wiadomo, nagrane zawsze musi być więcej. Ten odcinek jest na ostatniego lutego, a kolejny już będzie na 2 marca. Ciekawie. Ogólnie luty jest krótkim miesiącem, więc gdyby nie to, gdyby nie to, że luty ma 28 dni, no to jeszcze jeden odcinek luty by się, jeszcze jeden odcinek luty by się pojawił, ale się nie pojawił. Według grafiku. Więc byle ja bym się do maja uwinął z tą serią, bo wtedy na 3 lata elegancko, bo 1 maja chyba zaczynałem serię, z tego co pamiętam. Że 1 maja chyba pierwszy odcinek 3 lata temu wyleciał. Więc na 3 lecie serii by elegancko było, żeby zakończony był Facebook. No tutaj tak naprawdę co, ja kupiłem już 2 pola. Pod mapą tak to wygląda już dużo lepiej. Tutaj zaraz 6 będę kupował. Na wiosnę może. Myślę, że na wiosnę uda mi się zebrać tutaj tyle kasy, żeby... A ten tam już prawie kończy też. Wystarczy mu nawozu i nasion, więc... Jedno pole zasiane kukurydzy będzie. Kurde, no nie spodziewałem się, że... ta uprawa tak długo zejdzie. Już mam 18 minutę. Ale teraz już lety po długości się skracają. Więc tu jeszcze ten przejazd, taki długi tak naprawdę został, wtedy już będzie finito. Albo Bajlando, jak to woli. Wtedy już będzie kolejny przejazd krótszy dużo. Więc to też już będzie szło. Dobra. Myślę, że dobre 2 minuty straciłem na tym, że musiałem mu ten kurs wygenerować, bo zapomniałem przed odcinkiem tego zrobić. Jakbym przed odcinkiem mu wygenerował ten kurs, to by na odcinku nie było problemu, więc 2 minuty bym zaoszczędził, a 2 minuty już bym prawie kończył te pole. Więc tak to wygląda. Dobra, jeszcze jeden taki w miarę dłuższy będzie przejazd. Co jest? Czemu mam 10 FPS-ów? Co się stało? No dobra, puściłem. Nie wiem co się stało, że miałem 10 FPS-ów tutaj. Ale to było mega dziwne. To jeden taki dłuższy będzie, a wtedy już będzie naprawdę krótko, bo już będę ich po pola mojego zawracał się pakę, więc już będzie szło. No fędzik pod górkę i widać, że nie idzie full prędkością, no bo się nie da. Do 16 schodzi. A tak to na prost... Dobra, zaraz na górkę się wciągnie, to zaraz 25 wydechał. No to tak jest... No już się na proste wciągnął, to zaraz poszedł. W tą stronę się gorzej jedzie niż tamtą. Wiadomo, że w tą stronę jest większa górka. W sensie dłuższa.
Też należy jak trafi, bo ta góra jest tak już zdołana tak. A, tego nie będzie widać, bo nie mam kadarki przecież. Chciałem to pokazać, ale że ona. Aha, dobra. I nawrotka. Dawaj, 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 synek. Dobrze, że Fred jest głosowy. To mogę sobie pogadać, ale to chodzi o to, że... Bo z krukiem to jest tak różnie. Serią kruka odchodzi. Z samym krukiem też jest różnie. Z krukiem jest różnie, chodzi o serię, no bo tam co drugi odcinek jest głosowy. Więc... No ale spoko to wychodzi. Muszę sobie planować robotę, co robisz na głosowym, a co na tym napsie, tak? No bo wiadomo, że na głosowym to wolałbym tę ciekawszą robotę. A tą taką bardziej nudniejszą, czyli jakąś tam powtarzającą się, czyli uprawa i siewy, no to teraz zazwyczaj na tym napsie wychodzi, albo jak ostatnio było wałowanie, to zazwyczaj na tym napsie wychodzi. No, wałowanie to powiem wam, że to nie jest taka jakaś mega ciekawa robota. Się na początku tak, ale później to już jest takie trochę inne. Ale za niedługo na kruku wlecą nowe nabytki, to będzie wam się chciało serię bardziej oglądać. Jak mi się wydaje. Bo ja już się też nie mogę dać jakichś nowych nabytków na kruku. No ale to co się dzisiaj odwaliło na kruku, to nie wiem. Nie wiem, co będzie dalej z krukiem. Dobra, ile coś zostało? Dwa przejazdy? Nie, nie wiem, dwa przejazdy. Ale już teraz krótkie zostały, bo już tutaj widać, że nawet tej góry nie ma, to już zaraz 20 idzie pod górę. Ale idzie 20 pod górkę, a nie 16, tak jak wcześniej. Dobra, ten tam ma dwa przejazdy, ale zaświecił, już się koniec ma. A ja mam ile? 22 minuty. No to chciałem do 25 minuty uprawiać i będzie. Myślałem, że trochę szybciej to zejdzie. Ale przy okazji zobaczę, ile to pole ma fizycznie hektary, tak? Bo będę miał kultywatorowane hektary. No i właśnie o tym cycku takim mówiłem, że on będzie zostało. No bo teraz nie da się nic zrobić z tym cyckiem już. Ewentualnie mogę zrobić tak. Podnieść pelerzówkę i cofnąć po niego. To chyba będzie najlepszy sposób. No i dobra. Ogarnięte, ogarnięte. Wiedziałem, że Żyda zrobi, bo już widziałem, jak ta pelerzówka idzie bokiem. Dobra, złapał na ostatni talerz. I patrz, no i znowu. Chyba za bardzo... Dobra, ale teraz powinienem ogarnąć. Bo trochę za... Dobra, nie ważne. Ale tu jeszcze dwa przejazdy będzie uprawione. Okej, ta końcówka zawsze szybko szła. Nie ważne, czy to z siewnikiem, czy z talerzyką. Ogólnie siewnik jeszcze większy jest, bo jest 18 metrowy, więc Jandyr będzie miał co robić pod górkę. To na pewno. Mogę wam powiedzieć, że Jandyr będzie miał co robić. Będzie miał co ciągnąć pod tę górę. No i dobra. A i tak jak nie dam rady na odcinku cały to zasiać. No to by musiał być chyba godzinny odcinek, żebym ja to zasiał. A z takiej roboty godzinnego odcinka nie ma sensu robić. No, postaram się mniej więcej równo zrobić. Czyli jak tutaj mam 25 minut uprawy, no to gdzieś tak około 27, tak? No bo tak mniej więcej to było zrównoważone. Wiadomo, że ta uprawa mogła być lekko krótsza, że mogą sobie te dwa kółka dookoła zrobić tym ciemnikiem, talerzówką. Mogą sobie ogarnąć tutaj talerzówką i tamten klin na przykład u góry.
Jakbym miał to ogarnięty, to wiadomo, że już by trochę szybciej na odcinku miał więcej. No i na raz się uda, uda. No i dobra. Robota ogarnięta. Zastanawiam się, czy pod skosem tego lepiej chyba nie siać. Tak na prosto jest spoko, ale zobaczę. Może pod jakimś lekkim skosem by ogarnął. Dobra, tutaj za drogą sobie stanę. Moim pięknym pędzikiem. Niech on się złoży. O, elegantne, że od razu mi do Masaja wsadziły. Teraz żądli. No, ty będziesz miał co robić z tym zielniczkiem. Byłem 350 km wymaga, ale wiadomo, to są góry, więc... To są góry, więc będzie ciekawy. Rozkłada się, rozkłada. Więc będzie ciekawy tutaj. Chyba tutaj w dół sobie będę siał. Co? Dobra. Sieje, sieje. Nic siejemy. Tutaj chyba tej góry nie będę znowu musiał. Tylko sobie tak wyrównam jak teraz i tutaj w lewo będę tu musiał. Ile zasieje, tyle zasieje, a tą końcówkę pola tutaj sobie zostawię. Bo ja nie chcę tego rzędu tutaj męczyć pod tą górę. Widzicie jak to wszędzie wyglądało po prawej stronie, więc... Więc ja wolę chyba sobie posiać tutaj tą lewą stronę. Bardziej prostą. No ale za nami jest tyle, co? Tutaj barierkę lekko prześwituję, no bo nie chciałem aż tak bardzo terenu podnosić. A tego nie widać, tej barierki prawie, że... Kurwa, właśnie to nie będzie widać, tak? Zobaczy, ta. Będzie ścierniska obok kury, to też nie będzie widać. Tylko dopiero jak będzie uprawiony, to będzie widać. No, ale mi to nie przeszkadza, ta barierka, że nie widać. Bo ja o niej po prostu wiem, że ona tam jest, więc... Mi nie przeszkadza. Albo dobra, pomęczymy trochę tego John Deere'a, żeby było. By nie było, że Fenda męczyłem, a John Deere'a nie. Tylko sobie trochę lepiej to logistycznie zrobię, że nie będę pod tą górą zapował się z silnikiem. Albo zacapuję. Chociaż już widzę, że jest problem. Ale w sumie to się mikrochemika nie wymaga niż talerzówka, więc powinien trochę lepiej wejść. Bo ja chciałem się obrócić, jechać koło tego przejazdu, co jechałem. I tutaj z tej wielkiej góry zjechać, tak? Ale zobaczymy, jak tutaj rządek pójdzie, bo chętnie jechał 2 na godzinę. Co prawda na talerzówkę mniejszą, ale... Bo talerzówka 16 metrów, ale talerzówka w ziemi idzie, a się tak nie bardzo. Zobaczymy, czy Jandir... Jandir sobie trochę lepiej poradzi. Do 5? Nie, do 6. No, Jandir sobie trochę lepiej poradził, bo do 6 zszedł, a Fent tutaj zszedł do 2 na godzinę. To wiadomo, że talerzówka więcej koni wymaga. Więc dlatego zapiąłem sobie Fent do talerzówki. Nie wiedziałem, że ten, że tutaj będzie miał co robić ten Fent. No, a Jandir ma 450 koni, więc... A średni chyba 300 wymaga? 300 nie, bo 350 się wydaje coś takiego. Więc zaraz zobaczymy. Dobra, w sumie najgorsza góra zasiana będzie teraz już po tym przejeździe. Więc luks. No i tamtą górkę z drugiej strony też trzeba będzie wyrobić zaraz i będzie ogień. Więc może 30 minut odcinka. No tutaj bym to już kliny miał wyrobione. O, 15 minut i to długie jest walnięte. Że dłużej niż 15 minut to tam nie zejdzie. Dobra, mogę to przesiać w sumie i tak. Mogłem wyłączyć, to bym parę kilometrów zyskał. Tylko szybciej bym podjechał. Dobra, teraz żeby tego dżendyrka tak nie piłować, to pojedziemy sobie w prawo. Tym trochę większą górką zjadę, a tą mniejszą sobie podjadę.
Żeby nie było przypiłowania go. Gender 32 godziny, więc trochę już tutaj sobie narobił. Na tej gospodarce. Słyszę, do końca serii jest 15 na pewno będzie. 15, 50. Słyszę, do końca serii 50 leziutko będzie miał. Teraz pytanie, czy ja to na raz wezmę. Ogólnie fajnie by było, jakbym to na raz zagarnął. Jeśli nie, to... No to nie. Ale chyba zagarnę na raz, tak mi się wydaje. Jo, zagarnę, dobra. Uzara będzie trochę górki też. Które nie przejeździ, ale to Jungle da radę. Już tutaj wszedł. O, trochę siada ten jakby. Zaraz zobaczymy sobie zapotrzebowanie tych dwóch maszyn. Headery to nie. Talerzówka 400 koni, tak jak mówiłem. A siewnik 280. Aha. No dobra, no to jednak nie dziwię się, że Wendowi miał tak bardzo ciężko. No bo ta talerzówka jednak trochę masywna jest, jakby nie była. Jakby nie było. Więc też miał co ciągnąć po tą górę. Dobra, zjeżdżamy i zwijamy Majdan. Fajnie to na mapie wygląda, jak to jest taki charakter przyczyny. Na co? Nie mam telefonu. Dobra, trzeba tutaj puścić. O której? Dobra, ogień, grzejemy z tym ziemnikiem. Tutaj już ta góra jest zasiana największa. Więc teraz tutaj ostatni czas jest taki ostry, tutaj widać pod tą górkę. Więc tu pod tą górkę, jak się wciągnę, to już trochę zjedzie z tej górki. Nie wiem, bo Elsa nagrywa. A co z krukiem? Dobra, ogień. No mówiłem, że na górkę jak się wciągnę, to będę szedł. A ile skończysz? 33? No. Na zasłonić. Dobra. Dobra. Na duce pogadamy. Za 15 minut skończę. Elegante. Na równo wysiane. Zobaczymy, jak to pójdzie. No i kruki się zleciały. Starczy nasion, starczy. Nie wiem, czemu czasem mam po 7 FPS-ów. Ale to jest takie dosłownie na 2 minuty, nie? Na 2 minuty. Na 10 sekund dosłownie. I wtedy nagle się zrobi 40 FPS-ów, jak telefon. Nie wiem. Może to od godzin save'a? No save ma trochę napukany godzin niż... On tam ma ponad 200 godzin. To będzie ze 220 prawie. Dobra, ale to jeszcze będę miał roboty. Tamtych pól... Pokażę na żniwa dopiero. Jak już tam będzie zasiane. Tam sobie na pewno jakiś żniw dać na sobie. Sobie żniwa sobie połączę z siewami. Przecież to będzie mega przełączenie, bo tam będą małe pole, więc... Na jeden kombajn tam będę kosił.
Na górze kosił klas. Nie wiem, chyba dżendyrem sobie pokoszę, bo dawno dżendyrem nie kosiłem. Na odcinkach, bo chyba trochę dżendyrem sobie pojeżdżę. Oczywiście mówię o tym odcinku z soi, tak? Żeby ktoś nie pomyślał. No i wtedy jak zjadę na dół, to tutaj zrobię sobie poprzecznik cały dookoła pola. Nie wiem, na ten 11 był, bo wiadomo, jak jest na 11, to zawsze trochę lepiej się nawraca. Dobra. Ten tam już kończy, widzę, że jakieś Żydy porobił dziwne. Więc ja to będę musiał poprawić po odcinku. Ale to sobie poprawię. Ciekawy kształt w ogóle te pole ma takie. Taki niestandardowy. W sumie każde pole na tym ma niestandardowy kształt. No bo wszystkie będą jakieś takie... takie powyginane tutaj pola. Więc tutaj prostego kawałka nie zobaczy, tak. Najprostsze kawałki, najprostsze pole, które na tym mapie będzie, to będzie pole numer 3. Bo tutaj tak będzie wygięte i tu będzie tak wygięte. Najprostsze pole, które będzie najbliżej kwadratu, to będzie pole numer 3. I tak tu, tutaj jest taki typek. No ale po prostu taki możliwość, taką możliwość daje mapa, tak? Bo w 22 to raczej bardziej bardziej proste kąty będą. Bo się uda to w miarę zrobić. Ale na takim polu wiadomo, że się ciekawie radzi, tak? To trochę poprzecznik jest porąbany. Ale wiadomo. To się wszystko da. 16:58, w sensie, że za 15 minut, czyli do 17:13. Czyli mamy jeszcze 12 minut odcinka. No jak się nie uda dosiać, no to nie, no to po prostu. Okej. Okay. Znak przesiany, przesiany. No i login. Fajnie to wygląda w tej górze. Podoba mi się to pole. Znaczy będę tutaj kukurydzę kosił? Nie wiem. Może pewnie kurtkę będzie kosił. Ale może jakąś orkę tutaj czas na tym polu. Wtedy z czym by tą orkę połączył tutaj, nie? Nie wiem. Bo same orki to tak średnio robić. Może orkę z gnojowicą, ale gnojowice nie na te pole, tylko na jakieś inne pole bym sobie wyrobił. O, gnojowicę na łąkę fajnie by się wylewało. Tylko właśnie nie wiem, czy ja jeszcze nie będę miał skoszoną łąkę. No nie, bo to będzie gdzieś środek lata, jak będę kosił. Bo chciałbym koszenie trawy połączyć z żywieniem rzepaku, żeby się ten wam nie nudziło. Więc tak to będzie jakoś mniej więcej musiało to być zrobione. No i dobra, w sumie teraz to jest ostatni, najdłuższy przejazd. Będzie kolejny, już będzie lepszy, bo będzie dużo krótszy. Wtedy jak już zawimy, to zobaczy to, że będzie szło. To będzie dosłownie tak samo, jak z Stary Żubką było. Że tutaj, zanim tutaj wyjechałem na tą górkę, to troszkę zeszło. Bo gdyż tutaj jest teraz góra w miejscu. Ale patrzcie, jak tu się już ściągnę, tutaj już zarobiście idzie, nie? I tak już jest wciągnięty, to wtedy zaraz nabiera prędkości i łogi. Czyli to sobie jakoś idzie. I tu znowu pod lekką górę. No a tutaj tak całe pole tak w sumie idzie. Górka dołek, więc... tutaj zbytnio nie da się przyszyprzyć. I teraz owim powinien iść. No i elegantem. Siane jest. To najważniejsze. Teraz drugi przejazd od góry dopiero robię. Długi, prosty przejazd od góry, a już mam... a już mam pół pola zasiane. Więc no. Tutaj ten klin, że jest taki wysunięty, tutaj dużo daje.
No i tutaj za górką, za drogą, jak będzie pole robione też, tutaj tych drzew nie będzie. Będzie pole normalnie, żeby ciekawie. No najgorzej, znaczy najgorzej, najdłużej chyba mi zajdzie z 30 tutaj robienie tej góry. Nie wiem, na końcu jakie pole sobie zrobię? Chyba czwórkie. Czy 16? Nie, 16 nie miałabyś na końcu. Na pewno 6 będę teraz robił. No, czwórka i piątka tam będzie chyba najmniej roboty z terenem, więc na chyba będzie na końcu. Na ostatni sezon po prostu będzie zrobiona. A tutaj będzie chyba trochę szybciej, żeby tutaj chociaż ze 2 razy zebrać sobie na tym polu coś. No i żeby tam raz glebę zbadać, raz wapno walnąć, tak. No i tam te 2 razy zebrać coś. Na koniec serii pewnie będzie soja siana na wszystkich polach. Więc... No, przed tym tam będzie ugór na całym polu, więc wypadałaby soja, nie? Ale chyba nie będę tak robił, tylko walnę sobie tam jakąś pszenicę. Albo nie, bo pszenicy będzie dużo. Albo kukurydzę na ziarno może jakąś. Kukurydza na ziarno to by było ciekawe. Jedno takie wielkie pole kukurydzy tutaj. Może być ciekawie. Nie, o. Przejedzie? Przejedzie, dobra, wiem, że znak karny, ale trudno. Ale uda mi się zasiać. Myślałem, że nie uda mi się tego pola zasiać, ale jednak się uda. No jednak się trochę szybciej poszedł, no bo to wiadomo, że te 2 metry więcej, tak? 2 metry więcej na przejeździe. No to jak zrobiło 8 przejazdów, no to jeden przejazd darmowy to leżówki. No co prawda jedzie się 2 km wolniej, no bo 20... 22 chyba. No 22 się jedzie, a z pojechałem 24, więc... Troszeczkę wolniej, ale się da. Wszystko się da. O, kurczę, trzeba na wóz rzucić, bo ja nie mam tutaj tego. Podtrzymacza w tym silniku. Więc trzeba będzie tutaj na wóz na tym polu rzucić, ale to spokojnie rzucił. Będę save'a ogarniał. Jeszcze trójkę muszę zasiać przede wszystkim. Jeszcze trójkę kukurydzą zasiać. No i te 2 soją, tak? Ale te tamte 2 pola to szybko pójdzie zasiane. Nie, chyba, że raczej nie będę pokazał. Tylko zobaczymy się w 109 odcinku już na Sianokosach, jak będę kosił sobie trawę. Myślę, że sobie rozłożę tą robotę jakoś. Na przykład zbiór siana. Na przykład zbiór siana z gnojowicą. Czy nie wiem, czy mi starczy gnojowicą tam do pole. Przecież mam 120 litrów tysięcy. Wobec co mam 30 tysięcy. Mam 34, nie wiem, jak powiem. Tylko tego. No to mam 120 tysięcy litrów. I tutaj prawie 200 tysięcy litrów na to pole wylałem. Ale do tego powinienem jeszcze tam do końca rzeczkowy. Na tym, że teraz jadą, to powinno im to jakoś pójść. Tak sobie myślę, że chyba tylko jedno sianokosy uda mi się zrobić na tej łące. Bo na więcej mnie nie będzie potrzeba. Bo ja robię tyle siana z tej łąki, że chyba już nie będę potrzebował. No dobra, jedziemy przed ostatnim przejazdem, sorry. No i będzie ta 45, 46 minut będzie. No to taki, można powiedzieć, w miarę standardowy czas. O, Johnny daje radę, najważniejsze. No patrz, miałem wam powiedzieć, ile te pole ma hektarów, bo sobie zapomniałem. Kultywator ma hektary, 8,5 hektara to jest. A, obsianych nie będę widział, no bo tak, przecież u góry było osiane. A tamte pole będzie miało 4,70. Bo jak te Żydy co tam zobaczyłem, co on robił.
No to 7 ar tam będzie, czyli 4,70 tam tego będzie soi. I tam jakieś 3 hektary. Myślę, że około 3 hektarów, albo 2,5 na pewno będzie na tym 33. Więc na spokojnie. Dobra, elegante. O, i tutaj nie będzie na raz. Na dwa razy jeszcze będę usiadać. Tak, że to może na raz mi się udało. Nie wiem. Nie wiem, jak to wyszło. Nieważne. Ale wiem, że to już jest koniec tego odcinka. I będziemy się żegnać. No więc robota zrobiona. Czyli w sumie można powiedzieć, że 8,5... 17 hektarów zrobimy w tym odcinku. Więc bardzo fajny wynik. Cofnę się po to. Nie będę nawracał, bo nie chcę się. Cofnę się po to. No i dobra, zasiane, zasiane. Dobra, Facebook nagrany, więc... Idę na tego Discorda, bo krótko tam będzie zaraz czekał. Pewnie w rakieta będzie chciał grać. Więc dziękuję za oglądanie tego odcinka. Na razie trzymajcie się ciepło. Cześć, papa.